do świata wielkich finansów. Raz jeszcze wróćmy na granicę polsko-białoruską, albo inaczej, tam gdzie kryzys na granicy polsko-białoruskiej się zaczyna, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, ale teraz w szczególności w Azji Centralnej. Przy naszym telefonie Marcin Krzyżanowski, politolog, doktor, wykładowca akademicki, a także polski dyplomata. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. My bardzo dużo mówimy o tym, jak wygląda kryzys, który się odbywa w Usnarzu Górnym, w innych miejscowościach przygranicznych po stronie białoruskiej, ale także na stronie polskiej, tam gdzie migranci dotrą, przedzierając się przez zieloną granicę. A wiemy, gdzie ten szlak się zaczyna? Tak naprawdę ciężko to jednoznacznie określić, ale gdyby wskazywać kraje, z których pochodzą uchodźcy, którzy usiłują przedostać się do Unii Europejskiej, to jednym z dominujących obszarów jest obszar Bliskiego Wschodu, w szczególności są to imigranci z Syrii, Iraku i w przeważającej liczbie swego czasu z Afganistanu. I te kraje właśnie są głównymi źródłami migracji. Na ile jest to możliwość, że jest to migracja spontaniczna, że obywatele czy mieszkańcy Afganistanu, Syrii, Iraku przede wszystkim, jak rozumiem, podejmują taką wędrówkę, bo wydaje mi się ona najlepszym możliwym szlakiem, a na ile jest to wszystko od początku do końca inscenizowany szlak migracyjny? Znaczy, trudno go nazwać inscenizowanym, bo tutaj całą tą sytuację należałoby tak naprawdę rozbić na dwie części, dwie perspektywy raczej. Z jednej strony jest to perspektywa ludzi, którzy organizują ten przemyt, czyli perspektywa siatki miejscowych przemytników i białoruskich służb, a z drugiej strony jest perspektywa ludzi, którzy nie mając żadnych ukrytych intencji, nie mając żadnych złych zamiarów, po prostu chcą uciec od wojny, uciec od niebezpieczeństwa, które chcą uciec do lepszego życia. No, część z nich po drodze znajduje swoją przystań na przykład w Rosji czy na Białorusi, ale część z nich to ludzie, którzy dostali się na naszą granicę wprost z Syrii, Iraku czy Afganistanu, więc stworzenie takiego jednolitego obrazu całej sytuacji no troszeczkę zafałszowuje obraz tejże sytuacji. Na ile są prawdziwe tezy, albo na ile jest prawdziwe zdanie, że migranci mają świadomość, im cokolwiek zmienia, ale że mają świadomość, że są narzędziem w pewnej wojnie, że nie jest to tylko szlak, żeby oni dotarli do lepszego życia, do Europy Zachodniej, ale że w ich migracji, na ich migracji ktoś piecze zupełnie inną pieczeń. Biorąc pod uwagę, że w przytłaczającej wielkości przypadków migranci są zmuszeni do płacenia za transport siatką przemytników, to nie wnikają w takie subtelności. Z ich perspektywy jedyne, co się liczy, to osobiste bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ich rodzin, przyszłość ich dzieci. Natomiast to, że są wykorzystywani w de facto wojnie hybrydowej przeciwko Polsce, przeciwko Unii Europejskiej, jest czymś, co wydaje ich się zupełnie nie dotyczyć, a już na pewno im unikać. To jak już wspomniałem, to jest dla nich drugorzędna kwestia. To, co się liczy, to bezpieczeństwo i przyszłość dzieci, przyszłość rodzin oraz oczywiście ich własne. Na ile można metodami dyplomatycznymi, miękkimi i tymi twardszymi zapobiegać powstawania tego typu szlaków migracyjnych, naciskając na rząd w Bagdadzie, naciskając na różne formalne i nieformalne grupy w Syrii czy w innych miejscach, skąd ten potok bierze swój początek, a potem jest przywożony przez Łukaszenkę na Białoruś? Przede wszystkim tutaj to, co byłoby w stanie na pewno wpłynąć na sytuację, to właściwa polityka informacyjna. Z jednej strony oczywiście nacisk dyplomatyczny, tam gdzie mamy jakieś możliwości zastosowania tego nacisku, bo nasze relacje z rządem syryjskim
z powodu naszej ściśle proamerykańskiej postawy są, no, delikatnie mówiąc, nie najlepsze. Z Iraku się wycofaliśmy, zostawiając po sobie bardzo niewiele. I nasza ambasada w Bagdadzie, już nie wspominając o sekcji erbilskiej, też nie ma zbyt wielu instrumentów nacisku. Tym niemniej, no, można zrobić więcej na tym polu, żeby chociażby ograniczyć liczbę lotów chociażby z irackiego Kurdystanu na Białoruś. I przede wszystkim informować i jeszcze raz informować miejscową ludność przy pomocy mediów, przy pomocy kampanii społecznych. W tych krajach, pomimo niestabilnej sytuacji, jest to jak najbardziej do przeprowadzenia, a dotarcie do potencjalnych migrantów z informacją, że owszem, wy możecie się dostać na Białoruś, ale dalej nie będziecie przepuszczani, bo granica jest zamknięta i nie jest to po prostu droga do raju usłana kwiatami. Wielu z nich nie podejmie decyzji o pakowaniu się w tak niebezpieczną eskapadę. I jechać w nieznane. Czy to jest możliwość, dochodzenie do tych migrantów poprzez media społecznościowe, poprzez inne kanały komunikacji, pokazując, że ten szlak jest bezprawny, to pewnie oni zdają sobie sprawę, ale jest niebezpieczny. Zgadza się, bo z bezprawności jako takiej, czy też nie wszyscy zdają sobie sprawę, bo nie wszyscy są zorientowani w niuansach środkowoeuropejskiej polityki i w niuansach związanych z granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. I też nawet jeśli są, to nie jest to dla nich kwestia istotna. To, co mogłoby ich przekonać, to przedstawienie obrazu przeciwnego do tego, jaki jest im przekazywany przez przemytników i swego rodzaju naganiaczy tych przemytniczych siatek. A obraz, który im jest przekazywany, jest taki, że słuchajcie, bezpiecznie zawieziemy was na Białoruś. Białoruś jest bezpiecznym krajem. Bez problemu dostaniecie się na granicę polską, którą bez problemu przekroczycie, a potem już samochodem do Niemiec, wniosek o azyl i sprawa załatwiona. Oni za pośrednictwem mediów społecznościowych też tworzą przekaz propagandowy. Wysyłają przy pomocy komunikatorów internetowych, chociaż takich jak Telegram czy Signal, do zainteresowanych grup filmiki i zdjęcia ludzi, którzy już są w Niemczech i którzy chwalą sobie tamtejsze procedury, tamtejsze życie, którzy dotarli też do innych krajów, do europejskich, i mówią, że było pięknie, łatwo i że będzie jeszcze pięknie. I to, co należałoby zrobić, to dotrzeć do zainteresowanych z kontrprzekazem, że to wcale tak nie wygląda, że po pierwsze to jest nielegalne i że do krajów takich jak Syria czy Irak oni mogą zostać bez problemu deportowani, że cała rzecz jest nielegalna oraz że przede wszystkim nie mogą się dostać bezpośrednio do Niemiec, bo po drodze jest Polska, która jest zobowiązana rozpatrywać w razie konieczności ich wnioski i która to zamknęła granicę, która to też granica, zwłaszcza tą jesienno-zimową porą, staje się bardzo niebezpieczna. I to byłaby szansa, obnażenie kłamstw przemytników i zestawienie ich bajek o dobrobycie z brutalną rzeczywistością. A to jeszcze opiszmy rzeczywistość, bo to jest jakby możliwości działania polskiego rządu, polskich służb, panie doktorze, a nie wiem, na ile mamy dostęp, na ile pan doktor ma wiedzę, jak to wygląda realnie. Ile jest, jak silny jest przekaz białoruski, propagandowy, że to jest fajna wycieczka i fajna przygoda survivalowa, a potem jest już tylko Dolce Vita w Niemczech, a na ile przeważa, czy pojawia się też przekaz inny, być może oddolny tych, którzy tego próbowali, zostali cofnięci albo próbowali i zostali wydaleni przez Polską Straż Graniczną już po przekroczeniu granicy. Na ile, jak te różne sygnały się mieszają w infosferze, która dociera do mieszkańców Syrii, Iraku czy Afganistanu?
Zdecydowanie infosfera jest w rękach przemytników. Ten nasz przekaz, o ile się gdzieś pojawia, jest po prostu marginalny. Ja to może zobrazuję konkretnym przykładem. Ta fama o bezpieczeństwie szlaku białoruskiego i Dolce Vita w Niemczech już rozprzestrzenia się na Bliskim Wschodzie tak szeroko, że kiedy byłem niedawno w Iranie, paręnaście dni temu stamtąd wróciłem, dużo moich bliższych, dalszych znajomych pytało mnie o tę kwestię. Pytało mnie, Marcin, czy to prawda, że przez Białoruś i Polskę można się bez problemu i bezpiecznie dostać na zachód i czy to prawda, że tam każdemu dają azyl. No, stwierdziłem oczywiście, że to jest absolutna nieprawda, że po pierwsze nasza granica jest zamknięta i dochodzi tam do dramatycznych scen, a po B, że no nie jest tak, że azyl przyznaje się z automatu każdemu, kto zdoła dotrzeć, tylko że Marcin Grzyżanowski jest jeden. Są ograniczone. Jest dokładnie. Jeden, a tych, którzy chcą migrować, jest dziesiątki, no w skali globu to setki milionów, a może i miliardy, które są gotowe. Dokładnie, no w tym momencie biorąc pod uwagę możliwości przewozowe linii lotniczych, które oferują loty z Iraku, Syrii na Białoruś, no to oscylują w granicach 1000-1500 osób dziennie. No, część z nich to oczywiście... Okej, a mnie do tego przekazu... Część z nich to biznesmeni, ale jednak no, możliwości przepustowe są ogromne. To pytanie, bo pojawiła się taka teza parę tygodni temu, że w zasadzie możliwość przepustowa, użyjmy tego określenia, reżimu białoruskiego się kończy, że on niewiele więcej imigrantów będzie mógł na granicę polsko-białoruską albo białorusko-łotewską lub białorusko-litewską rzucić. Wydaje się, że tamte analizy były zbyt optymistyczne, że te moce przerobowe, machiny migracyjnej Łukaszenki są duże. Pytanie, czy już się wyczerpują, czy mogą być jeszcze większe? Jak bardzo mogą być rozszerzane? Moim zdaniem jeszcze się nie wyczerpują i moim zdaniem mają zdecydowanie większy potencjał. Tak naprawdę jedyne, co ogranicza Białoruś, to liczba samolotów pasażerskich, którymi dysponuje Belawia. Liczba samolotów, które są w stanie wyczarterować. I to właściwie tyle, bo no, przewiezienie ludzi z Mińska czy z lotniska w Grodnie, które też, o ile się nie mylę, zostało włączone w tą siatkę, no to kwestia wahadłowych autobusów. Tak naprawdę nawet biorąc pod uwagę konieczność zachowania jakiegoś minimum dyskrecji, to Łukaszenka jest moim zdaniem w stanie dostarczać, się tak wyrażę, pod naszą granicę nawet liczby ludzi, które będą szły w tysiącach. I w tysiącach będą trafiać na polską granicę. To jeszcze jedno pytanie przy tym kryzysie. Na ile pojawia się przekaz osób, które już były na miejscu, doświadczyły, że granica jest zamknięta, że jej przekroczenie nie jest takie proste, a będzie coraz trudniejsze, bo i warunki pogodowe będą gorsze. No jednak granica, powiedzmy, że załóżmy, zaryzykujmy to, że jest uszczelniana coraz lepiej. Czy taki przekaz się pojawia, czy on też jest jakoś marginalizowany albo usuwany z sieci przez przemytników? Jest zdecydowanie marginalizowany, zwłaszcza, że te osoby, które czy zostały zatrzymane, czy cofnięte, bardzo często mają, prozaiczna sprawa, no, ograniczoną łączność ze swoimi rodakami, ze swoimi rodzinami. I to, co się dzieje na polskiej granicy, jeszcze nie przebiło się do szerszej świadomości ludzi, którzy są gotowi podjąć tak niebezpieczną podróż. I tutaj jeszcze raz powtórzę, to jest coś, co trzeba pilnować, to jest temat, który trzeba za wszelką cenę przeforsować do tamtejszych mediów i który należy kolportować poprzez sieci społecznościowe. Ta informacja o tym, co się u nas naprawdę dzieje, to i informacje o tym, jak naprawdę wygląda proces azylowy w Europie.
to będzie kłopot, kryzys będzie narastał i dopiero zobaczymy jego siłę, jak rozumiem, w zimie. A zima to może będzie taka pora, kiedy sytuacja będzie naprawdę tragiczna. Na Gazetę Polsko-Białoruską jeszcze jeden wątek, jeden temat zupełnie poboczny. Otwórzmy, a co słychać w Afganistanie? Jak sobie talibowie radzą z instalowaniem władzy? Bo pan doktor w ten kraj w sposób wyjątkowy, jak na polskie warunki, obserwuje. Tak, jeszcze pozwolę sobie podać. Jeszcze magister, jestem w trakcie doktoratu, ale wezmę to za dobry omen. W Afganistanie sytuacja wygląda kiepsko. Nie pogorszyła się znacząco, ale też nie przejawia żadnych tendencji do poprawy. Zarówno jeśli spojrzymy na takie suche liczby, czyli wskaźniki makroekonomiczne, no to gospodarka się po prostu zwija. Ceny rosną, wartość waluty spada, inflacja wzrasta, no bezrobocia już nawet nikt nie mierzy, bo już nawet nie ma jak. A poza tym już zaczyna sięgać naprawdę astronomicznych wielkości. No i do tego już pojawiają się coraz lepiej zorganizowane grupy zbrojnej opozycji. Właściwie od 2 tygodni nie ma dnia, żeby zwłaszcza w prowincji Nangarhar, zwłaszcza w mieście Jalalabad, żeby nie było jakiegoś zamachu na talibów, czy ostrzelania ich konwoju, czy podobnego incydentu. Do tego dochodzi fakt, że kraje sąsiednie, czyli Tadżykistan, Uzbekistan i Turkmenistan oraz Iran, zaczęły się upominać o rachunki za prąd. Afganistan około 70% swojej energii elektrycznej importuje. A od 3 miesięcy, kolokwialnie mówiąc, no nie zapłacili za prąd. W tym momencie te należności już sięgają dziesiątek milionów dolarów i Afganistan, rządzony przez talibów obecnie, po prostu nie ma ich z czego zapłacić. Kraje ościenne jeszcze nie zapowiedziały, że wyłączą prąd, no bo zdają sobie sprawę, że byłaby to katastrofa dla tysięcy ludzi, ale też wysyłają sygnały do talibów, jasno mówiące, że tak dłużej być nie może. Do Afganistanu dociera pomoc humanitarna z Pakistanu, Chin i Iranu, no ale to są groszowe sprawy, to są krople w morzu potrzeb i ogromna rzesza Afgańczyków z niepokojem wyczekują zimę, bo afgańska zima taka prawdziwa jest bardzo dotkliwa. Tam są potężne śniegi, górskie mrozy, które oznaczają w sytuacji braku prądu i rozbudowanej infrastruktury, no, oznaczają po prostu ludzkie dramaty, krótko mówiąc. Jak to się może odbić na władzy talibów? Ona się rozpadnie, ona osłabnie, dojdzie do fragmentaryzacji, regionalizacji tej władzy? W krótkim okresie czasu nie, natomiast na dłuższą metę tak. Jeśli talibowie nie będą w stanie okiełznać kryzysu gospodarczego, a bez pomocy z zewnątrz nie będą w stanie, no to rzesze ludzi spadną poniżej progu ubóstwa. Obwinia się za to, za wszelkie niepowodzenia w państwie, z reguły odpowiedzialna jest ci, którzy byli wcześniej. Dokładnie, no teraz już są talibowie, więc trudno im będzie zrzucić się odpowiedzialność na kogoś innego. Do tego dojdzie prawdopodobna w takiej sytuacji radykalizacja bojowników, którzy będą starali się jakoś opanować sytuację w jedyny sposób, jaki potrafią, czyli brutalną siłą. To z kolei spowoduje opór ze strony społeczeństwa i pogorszenie sytuacji. To, co dzieje się teraz w Dżalalabadzie, będzie się działo praktycznie całym kraju, zwłaszcza na północy i w północnym i na północnym wschodzie, gdzie już toczą się walki. To ostatnie pytanie. Joe Biden mówił, że Ameryka ma siłę, ma możliwości, aby Afganistan nawet pod władzą talibów nie stał się bezpieczną przystanią dla terrorystów. Taki upadły Afganistan, w zasadzie takie państwo upadłe, gdzie
klany rządzą bojówki albo radykalizujący się bojownicy talibańscy, to będzie taka przestrzeń, którą będą mogły Stany kontrolować i zapewnić, że tam nie będzie przystani dla globalnego terroryzmu? Absolutnie nie. Tą wypowiedź Joe Bidena należy traktować tylko i wyłącznie w kategoriach propagandy. Najlepszym przykładem nie będzie to, że Amerykanie, mając za sobą, a raczej pod sobą, przyjazny i utworzony przez siebie rząd, mający w szczytowym momencie ponad 100 tysięcy żołnierzy na miejscu, nie byli w stanie wyhamować działalności talibów. Wycofując się de facto niemalże w ostatni dzień, tuż po zamachu zorganizowanym przez Państwo Islamskie na lotnisko w Kabulu, Amerykanie też, szczycąc się swoimi możliwościami technicznymi i zdolnościami operacyjnymi i w potężnym zapleczem wywiadowczym, ogłosili, że oto udało im się zapobiec kolejnemu wielkiemu atakowi i na dodatek zabić groźnego terrorystę. Okazało się, że w Kabulu, tuż pod swoim nosem, przy pomocy drona zabili 10-osobową zupełnie niewinną rodzinę. Więc niech to będzie moim komentarzem, moją oceną do tego, czy nie mając ani jednego buta na ziemi w afgańskiej, Amerykanie będą w stanie zrobić cokolwiek poza randomowym bombardowaniem mniej lub bardziej przypadkowych celów. Zresztą historia wyjaśnienia tej afery i proces komunikacji tego kryzysu, żeby ująć to jak najbardziej eufemicznie, ze strony Białego Domu pozostało wiele do życzenia. Zgadza się. Marcin Krzyżanowski, polski dyplomata, wykładowca akademicki, znawca Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie doktorze. Do usłyszenia. Do usłyszenia.